Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł do Parlamentu Europejskiego, Kazimierz Michał Ujazdowski jest w studiu. Dzień dobry, witam wszystkich. Zostaje Pan w prawie sprawiedliwości? Ale zdecydowanie tak, jak bardzo wyraźnie mówiłem, że zabieram głos w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, bo tak rozpoznaje interes Rzeczypospolitej. A to o tym zaraz porozmawiamy, e... ale czy zostaje Pan mimo świadomości, że. Prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział, że będzie się panu przyglądał pod kątem członkostwa. Ja Czy ja pan mam... wytrzyma to przenikliwe ocze, spojrzenie? Oczekuję, oczekuję tego, iż prawa, prawo do zabierania, do zabierania odrębnego głosu będzie. Respektowany. No w partiach, jak w państwie, decyduje zasada większości. Całkowicie rozumiem, że większość ma w tej sprawie bardzo wyraźne i sprzeczne z moim podejściem zdanie, ale, ale głos. Odrębny głos niezależny powinien być szanowany, tym bardziej jeśli dotyczy kwestii o charakterze fundamentalnym. Ale dla zależy, życia publicznego. w którym się jest miejscu. Bo, jak powiedział Jarosław Kaczyński, w naszej partii są różne poglądy. I oczywiście można mieć odmienny od kierownictwa pogląd. Także jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny. Ale jeśli chodzi o wchodzenie do kierownictwa, to w sprawach no, najwyższej no, wagi nie, nie, mogę dokończyć. A to jest sprawa najwyższej wagi. Poglądy muszą być jednolite. Tak mówił wczoraj. Ale ja nie, nie przywiązuję takiej wielkiej wagi do bycia członkiem Komitetu Politycznego i naprawdę nie roztrząsajmy tego, ale, tego aspektu. Ja będzie... nawet nie zabiegałem o, o to, by być członkiem Komitetu Politycznego po nowych wyborach, po nowym kongresie partii. Natomiast Panie oczekuję, Panie, proszę, ale to jest kwestia wpływu, a, a nie natomiast, zaszczytu. Natomiast oczekuję, e, oczekuję e, respektu dla... E, zdania odrębnego w kwestiach o istotnym charakterze publicznym. I powtarzam raz jeszcze, no, nawet ustawa o partiach politycznych powiada, że są to struktury demokratyczne, a więc za tym takie, w których jest zdanie większości, jest zdanie mniejszości. Chcę też przypomnieć, że parokrotnie w historii Prawa i Sprawiedliwości dochodziło do bardzo poważnych różnic programowych, choćby przed akcesją Polski do Unii Europejskiej nawet. Te, te różnice były e, bardzo, bardzo, bardziej wyraziste niż e, teraz, więc nie dzieje się nic e, nadzwyczajnego. E, ja nie chcę w żadnym razie definiować się e, w relacji do kierownictwa partii, ani nie chcę podważać... E, linii partii, skoro staje za nią większość, Panie, natomiast mam Panie prawo bośle. do tego, by tak. wyrażać pogląd własny. Zresztą robię to bardzo oszczędnie Panie, i rzadko. Panie pośle, ale kiedy... w kierownictwie chyba można więcej, przynajmniej tak by się mogło wydawać, i można w kierownictwie przekonywać do swojego poglądu. I dlatego chciałam zapytać, czy pan próbował zrobić tak, by ten pogląd jednolity. To był pogląd jednocześnie Kazimierza Michała Ujazdowskiego, a nie odwrotnie. To, to zrobiłem w Barcu wszystko, żeby się tak stało, ale przyjęto inną... Inną opcję, tak bardzo wtedy, kiedy przedstawiłem wizję kompromisu czy uzdrowienia Trybunału Konstytucyjnego. To... Ale rozumiem, że obrano, obrano inną linię. I rozumiem, że roz... żałuję. Tak? wtedy pan rozmawiał z prezesem Jarosławem? Ale to Kaczyńskim, są fakty tak? powszechnie znane, oczywiście. Przed, Ale warto je przypomnieć. Przed, przed, przed ogłoszeniem projektu kompromisu rozmawiałem z panem prezesem Kaczyńskim. Y czy ma pan propozycje z innych partii? Nie. Nie mam i nie rozważam. Naprawdę chcę. No e, jeśli pan nie ma, po to raz nie ma czego 70, rozważać. 79. E, e, ale przede wszystkim nie rozważam i nie szukam nowego miejsca politycznego. Po raz 79, a teraz 80, powtarzam, nie szukam nowego miejsca politycznego. E, zabieram głos wtedy, kiedy rzeczy dotyczą kwestii o znaczeniu e, fundamentalnym i z tego się nie wycofam. To skąd te wątpliwości kolego wsparcia dzisiaj Mariusz Błaszczak, są... minister Mariusz Błaszczak w jedynce radiowej na pytanie, czy pan może jest członkiem innego to, politycznego to, projektu. Powiedział, to dobre pytanie, to dobre pytanie. Dwa razy powiedział, jakby powiedział, coś w tym jest, coś w tym Proszę jest. Proszę przesłuchać pana ministra Błaszczaka. On jest tutaj pewnie kilkanaście razy częściej ode mnie, więc będzie pani miała okazję. Dobrze. Nie wycofam się z niezależnego głosu w sprawie Trybunału. Teraz pan to mówi i w sprawach o istotnym znaczeniu dla państwa i obywateli. I napisał pan to też w sobotę na Twitterze. Nie wszyscy przyjęli to entuzjastycznie, jak podglądałam to, to, co było później w rozwinięciu dyskusji. Niektórzy napisali, że żeby pan złożył mandat, skoro pan taki jest niezależny, ale tej opcji też pan nie rozważa. Ale to w ogóle nie, nie, nie wchodzi w rachubę, dlatego, że każdy obywatel, a a poseł mający większe obowiązki publiczne, no ma prawo, a nawet obowiązek, w sprawach istotnych dla życia publicznego zabierać głos, formułować głos własny. Bo to jest właśnie to, jest miarą odpowiedzialności publicznej, odpowiedzialności przed wyborcami, ale przede wszystkim odpowiedzialności za, za dobro państwa. Jest, solidnie wykonuje pracę członka Parlamentu Europejskiego i w ogóle nie widzę powodu, by zadośćuczynić uczynić tym oczekiwaniom głoszonym przez ludzi o poglądach skrajnych, którzy sobie nie wyobrażają prawdziwej debaty publicznej, tak, w której dochodzi do wymiany poglądów, różnic i dyskusji. To proszę przypomnieć, nie wiem, pan pewnie skrupulatnie wyliczy po raz, który swój pogląd na sposób zakończenia konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego tak, żeby nikt nie czuł się przegrany, jeśli chodzi o strony konfliktu. No, trzeba rozwiązać kwestię statusu sześciu sędziów, tych trzech wybranych przed, przez poprzedni parlament i trzech, którzy e, czekają na dopuszczenie do e, sądzenia przez obecny. Dobrym gestem, który rozpocząłby, uruchomiłby procedurę... E, kompromisu, byłoby ponowne wybranie na stanowisko sędziego e, e, pana profesora Romana Hausera, jednego z, pierwszego z tych e, sędziów wybranych przez e, poprzedni parlament. E, nawet na miejsce prezesa Rzeplińskiego, gdyby e, gdyby to rozwiązanie zastosowano, uruchomiłaby się procedura e, rzeczywistego e, kompromisu. No bo Ale to, mówi Pan zacząć, o wygaśnięciu kadencji e, zacząć, profesora Rzeplińskiego? Zacząć nawet teraz, no bo ja proponowałem to w, w marcu, wtedy kiedy wygaszał, e, dobiegał końca mandat profesora e, Granata. Uznałem, że najpierw trzeba rozwiązać kwestię statusu e, tych e, sześciu sędziów, bez którego nie można na dłuższą metę rozwiązać problemu Trybunału Konstytucyjnego, a potem Przygotować i opracować nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym pod auspicjami tych sędziów, byłych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy przestrzegali wzorowo zasady neutralności politycznej. Wymieniałem pana profesora Łączkowskiego i panią profesor Birutę Petrykowską Lewaszkiewicz. I nadal uważam, że. To jest rdzeń e, pożądanego kompromisu. A publikacja wszystkich orzeczeń, a nie tylko wtedy, tych wtedy, 21. Wtedy, wte, wte, wte gdybyśmy rozstrzygnęli te dwie sprawy, to w efekcie doszłoby do publikacji wszystkich orzeczeń. Ale do czy teraz jest to zakończenia, postulat? zakończenia, zakończenia e, sporu wokół legitymacji i e, e, legalności. E, Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast brnięcie dalej w ten spór no, o, oznacza właściwie toczenie go. Panie pośle, ale pytam, pytam o te dwa nieopublikowane orzeczenia. Jedno, jedno jak mówią politycy prawa i sprawiedliwości, ci prominentni, że tak powiem, dotyczy sprawy, której już nie ma, bo ustawy, która już nie obowiązuje. Ja, jasne, ale. Na kompromis składa się całość. Przede wszystkim uregulowanie statusu tych szóstki, i trzech sędzi, począwszy od trzech sędziów wybranych przez poprzedni parlament, nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym i publikacje, no bo publikacje przesądzają o ciągłości instytucji, tak, i o zakończeniu sporu. Wszystko naraz, a nie y, jedna rzecz y, zamiast y, innej. Tak? Czyli, czyli warto opublikować, trzeba opublikować Pana zdaniem także wyniku, to orzeczenie, wyniku, które wyniku, już nie ma praktycznego znaczenia? Tak, tak w wyniku uzdrowienia. Tak, Efektem uzdrowienia Trybunału Konstytucyjnego powinna być publikacja wszystkich orzeczeń. Dziś rozpoczyna kolejną dwudniową wizytę w Polsce Komisja Wenecka. Jakie jest znaczenie ma ta wizyta? Nie, nie, jestem, nie jestem w stanie powiedzieć, jakie ma znaczenie ta wizyta. Ja byłem e, przeciwnikiem zapraszania Komisji Weneckiej do Polski. Kładłem nacisk na to, by rozwiązać ten spór w formach suwerennych. Mocą wysiłków własnych i nadal uważam, że nie wzgląd na to, co mówi komisarz Timmermans, czy prawnicy brukselscy ale, i politycy brukselscy, ale, ale dobro Rzeczypospolitej jest w tej sprawie absolutnie kluczowe. To, to ze względu na dobro państwa i dobrze funkcjonujące państwo powinniśmy rozwiązać spór o Trybunał Konstytucyjny, a nie ze względu na opinię Komisji Weneckiej, która, no, prawdę powiedziawszy, nie była wielokrotnie bezstronna, bo przypomnę, Bye. <laughs> E, referendum odwoła... mające na celu odwołanie pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Walc kilka lat temu, w którym to dochodziło do całkowitego naruszenia zaleceń Komisji Weneckiej, bo Komisja Wenecka zalecała, żeby, prezyd... żeby sprawujący władzę wykonawczą nie ingerowali w proces referendów lokalnych, a, a zarówno prezydent, jak i premier wzywali do bojkotu referendum. Wtedy Komisja Wenecka nie wydała opinii krytycznej o postępowaniu poprzednich władz. Władz. Więc nie jest to dla mnie wzór bezstronności. A spór o Trybunał Konstytucyjny należy rozwiązać w Polsce i mocą wysiłków suwerennych. A jakie znaczenie konsekwencje może mieć kolejna rezolucja Parlamentu Europejskiego, która dotyczy już nie tylko spraw związanych z Trybunałem Konstytucyjnym, ale całego szeregu problemów podnoszonych przez przedstawicieli różnych frakcji? To bądźmy precyzyjni. Parlament Europejski jest instytucją słowa, nie jest instytucją decyzyjną. tak e, e, Prowadzi to postępowanie Komisja Europejska, też e, nie mając silnych uprawnień traktatowych, dlatego że traktat powiada, iż tego typu postępowanie może prowadzić Rada Unii Europejskiej, czyli tam, gdzie reprezentowane są e, rządy. Polska, i y, to na koniec. Nie otrzyma sankcji z tego powodu, dlatego że sankcje wymagają jednomyślności w Radzie. Ale tracimy, nie należy tracimy, się przejmować. Nie, 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 ale tracimy wizerunkowo i jest to rodzaj niepotrzebnego obciążenia, który ogranicza możliwości polskiej polityki europejskiej. To jest powód, dla którego warto ten kolejny powód, dla którego warto ten spór skończyć. A czy pan podziela pogląd swoich niektórych kolegów, właściwie większości kolegów z partii, którzy mówią, że ten, to zainteresowanie Polską w Brukseli czy też. W Strasburgu jest inspirowany poprzez opozycję tutaj, naszą wewnętrzną, krajową. Nie, nie, to jest y, y, część prawdy o tej sytuacji. Powiem tak, że y, żaden polityk niemiecki, francuski, Będący nawet najostrzejszej opozycji do swojego rządu, nie przenosi sporu na arenę międzynarodową. Więc powinniśmy się kierować dwiema zasadami, które niestety zostały w Polsce połamane. Po pierwsze, szanujmy instytucje i zakończmy spór o Trybunał Konstytucyjny. Po drugie, nigdy nie przenośmy sporów wewnętrznych na płaszczyznę międzynarodową, bo to oznacza, że każdy kolejny rząd Rzeczypospolitej będzie w gorszym położeniu w Unii Europejskiej. Jutro przed szczytem Unii Europejskiej w Bratysławie do Alc Tusk odwiedzi te Szydło. Co powinien usłyszeć? Żeby to no, było korzystne dla nas. Także. E, szczere wyjaśnienie polskich intencji. Jestem wielkim zwolennikiem tego, by Polska przeszła z pozycji biorcy do współgospodarza Unii Europejskiej. Miała Stara własną, się, nie? własną koncepcję. E, Polityki europejskiej, czyli broniła Europy dużej, ale dziś Europa duża oznacza także elastyczność i różnorodność, czyli możliwość rozwijania się krajów zostających przy własnej walucie, oznacza powstrzymanie centralizmu. Uważam, że nie należy rozpoczynać debaty nad zmianą traktatów. Należy raczej interpretować traktaty. A jeśli ona z Polski, już jest rozpoczęta? No nie jest rozpoczęta i nie zostanie rozpoczęta przed wyborami w Niemczech i we Francji, ale w Polsce w Polsce nie, nie będzie na rękę zmiana na traktatu, bo Ona się skończy albo głębokim kryzysem w Unii Europejskiej, albo naciskiem na integrację w wersji dla nas niekorzystnej. My powinniśmy się nastawić na to, by w dobrze pojętym interesie polskim i europejskim interpretować traktat lizboński. Dziękuję bardzo. Poseł do Parlamentu Europejskiego, Kazimierz Michał Ujazdowski. Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Dobrego dnia. Dziękuję. Dobrego lotu. Dzięki.